kijaszek. Nożyk. A teraz tak jak słońce zaszło, to zawiało kurde trochę. No, my tam jest ciepło w mojej koszulce. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, mamy od kolby. Tak. Od kolby mamy Benchmade'a. To jest Puk K200. Tak, Benchmade Puk K200. Jo. Dostaliśmy do testów, musimy odesłać. Tak. Bo to nie zostaje u nas, niestety. Wstydź się kolbu. Nie, to trafi. I tak jesteśmy jednymi z chyba pierwszych recenzentów, do których trafił ten nóż. I wiem, że od nas idzie dalej w tur w Polskę, więc spodziewajcie się wysypu filmów o... Ale będziemy pierwsi. Tak. Zapraszamy. Yeah! Dobra, Piotrek, ty użytkowałeś. Użytkowałem. Ogólnie Benchmade, mam jednego Benchmade'a, małego, składanego, folderka. I opinie moje z użytkowania Benchmade'a były pozytywne, więc ucieszyłem się, jak Tomek zaproponował, żeby tego Benchmade'a wysłać. Zwłaszcza, że gdzieś macałem go na cekę i tak ciekawie wyglądał. Z czego jest zrobiony? Jest wykonany ze stali CPM. Zaraz, poczekajcie, bo... Jeszcze nie. Jeżeli chodzi o nóż, to zacznijmy od pochwy, bo to jest no to, ten... To będzie cięcie. wylejemy ciutę żalu chyba do Pukko, bo tak, nóż sobie zostawimy na razie, natomiast wylejemy trochę żalu do pochwy, dlatego że pochwa jest zrobiona z skóry. Ze skóry. I to czuć. Natomiast... Wąchanie pochwy, to jest twój znak firmowy. Lubię wąchać pochwy, co ja na to poradzę. No, słuchajcie, jak gdyby jest zrobiona ze skóry, natomiast... No, nie pasuje mi ta pochwa, no jest... Do... Słaba jest. No, jest zrobiona, znaczy tej klasie noża nie przystoi robić takiej pochwy. No. Tak, po pierwsze no uszyta jest tak powiedzmy... Średnio, to jest pierwsza rzecz, uszyta jest tak typowo po biedaku, dlatego że tak, no samą pochwę mamy jeden kawałek skóry, ale tu mamy wywinięte, pamiętasz jak to się nazywa? Trzeba Mareckiego zapytać, nieważne. No jest wywinięta, jest, znaczy nie, chodzi mi o tą, wiesz, jest po prostu wywinięta i to wygląda to ohydnie, tak? A do tego jest metalowa pętelka, która się... Znaczy można ją odczepić, to jest... Znaczy, to poczekaj, tego metalowego nie możesz. A tego metalowego nie. No nie, i to jest, słuchajcie, no mogłoby być kurwa ciut... Mogłoby być kurde ciutkę większe, tak? Żeby no to łóżko latało, a nie... No to jest słabe, tak? No i do tego mamy oczywiście taki ucho na pasek, tak? Które jest na nap. Można to odpiąć, tak, i przypiąć sobie bezpośrednio tu nóż i to jest spoko, tak? No ktoś lubi niżej mieć... Tak, ktoś lubi wyżej, tak, ktoś jest, wiesz, no tak jak ktoś jest gruby, tak jak ja na przykład, no to woli mieć na pętelce nóż niż przy samym pasku, żeby się rękojeść nie wbijała w kałdun taktyczny. Do tego, słuchajcie, wszystkiego Benchmade wpadł na taki pomysł, żeby do tej pochwy, my wam zrobimy zbliżenia, więc przebitki będziecie mieli, żeby do tej pochwy wrzucić jakiś taki plastikowy, plasticzany, chamski tunel, tak, w który wpada nóż. I to powiedzmy, że o tyle jest spoko, że ten nóż rzeczywiście fajnie w tej pochwie ląduje, tylko że niestety... Tak.
a jak go wciśniesz mocno, bo on jest z takiej gumy i podejrzewam, że to o to chodziło, żeby on się nie żeby skóra się nie zakleszczała. Ale to nadal wiesz, no dobra, może się trzyma, jak go tak mocno wciśniesz, nie? No ale generalnie no to ten pomysł z tą pochwą jest taki sobie. Jeszcze jedną rzecz, którą wam zademonstruję, bo to jest kolejny świetny pomysł moim zdaniem. Czekajcie, tylko wyjmę sobie swoje krzesiwko. O, to jest miejsce na krzesiwko. Bo ty masz grube krzesiwko po prostu. No lubię grube. Lubię to krzesiwo, ale ta pętelka, kurde, no mogłaby być tak zrobiona. Znaczy podejrzewam, że ona się ciutę rozciągnie. No taka trochę czepliwość, ale no mogłaby być tak zrobiona troszkę lepiej. I jak gdyby, jeżeli chodzi o pochwę, to gdybym miał kupić to pukko, to bym od razu u kogoś zamówił pochwę, żeby mi zrobił do tego noża zupełnie oddzielnie, bo ta pochwa, która jest w zestawie, jest do niczego. A teraz pytanie. No. Zamówiłbyś do niego pochwę kydeksową czy skórzaną? No i tu jest problem, ale to zaraz sobie o tym powiemy, bo ten nóż ma bardzo nietypową rękojeść i ciężko by było, czy podejrzewam, że w ogóle kydeksową ciężko by było do niego zrobić. Zrobić, może tak. No, no dobra, ale to przejdźmy sobie do noża. Krzesiwko sobie zaczepię z powrotem, żeby zaraz gdzieś nie zasiać, bo bardzo go lubię. O, dobra. Pochwa poleciała. Sam nożyk. Używałeś? Używałem. No kształt szli w Skandii, kształt przypominający klasyczne skandynawskie mory, szwedzkie mory. No kształt jakby nawiązuje do nazwy, jest to konsekwencja, widzimy, że jest to kształt pukko, ale takie pukko nietypowe, no bo ja przynajmniej mówiąc pukko myślę Polska, myślę, nie myślę Polska i bocian. Myślę o nożu raczej wykonanym... No pojechałeś teraz, bez kitu. Myślę, nie, a to było... Ja wiem, z tego... Z poranku kojota. Poranku kojota, tak. Ale... Świeżo, co to kurwa jest świeżo? Świeżo. Ale myśląc, mówiąc pukko i myśląc pukko, myślę o nożu wykonanym z brzozy, ze stali węglowej, takim nożu z duszą. A tutaj Benchmade zrobił coś takiego, co bym nazwał taktyczną wariacją na temat pukko. Jeżeli chodzi o sam wygląd, tak? Bo ten nóż użytkowałem i kształt rękojeści, który jest, zobaczycie to pewnie na zbliżeniach, jest naprawdę, tak widać, ergonomicznie wyprofilowany pod kształt dłoni. Materiał, tworzywo, takie gumowane tworzywo sztuczne, naprawdę w ręku trzyma się go wygodnie i wygodnie się nim pracuje. Ale mówię, no kłóci mi się to... Jest, wiesz co, ten uchwyt, bo żebyśmy mieli... Ta rękojeść rzeczywiście, jak ją dotkniecie, to ona takie sprawia wrażenie gumy, nie? No. Ja z tymi gumowanymi rękojeściami mam pewien problem, bo ja zawsze się boję, bo wiesz, często gęsto te tworzywa sztuczne, które są takie gumowane, one zaczynają się rozwarstwiać po pewnym czasie. Wiesz co, pokaż, bo właśnie coś tak... A to pytanie, czy to jest odlew, czy to, wiesz, czy to jest od używania takie te, a to chyba jest odlew po prostu. No natomiast jak gdyby boję się, że te rękojeści, one się zaczynają rozwarstwiać, zaczynają się kleić często, gęsto, bo w ogóle ogólny taki feeling, jak go trzymasz, jest bardzo super. Pewny, super. Tak, bo jak gdyby on tak się klei do ręki, ale nie sprawia wrażenia, tak jakby, wiesz, brudził rękę, bo tak, czasami tak jest. Czasami tak, natomiast... W Shredzie tak miałem. No. Shred ma taką rękę, rzeczywiście... Jak ale... weźmiesz rękę, to czujesz, jakbyś miał upitoloną rękę, nie? No, a tutaj nie. Ta rękojeść, te wszystkie tutaj jak gdyby frezy na rękojeści, one sprawiają, że ona się naprawdę bardzo fajnie trzyma. Plus ta guma, pomimo, że nie pasuje mi zupełnie do tego noża, to naprawdę jest taki spoko, nie? Ten uchwyt. Natomiast mam obawy, jak to się będzie użytkowało w dłuższej perspektywie. No to jak gdyby... Ale to trzeba by było takim już poużytkować, kurde, z rok czasu i zobaczyć, no, czy też się można wiesz... wierzyć, że jednak Benchmade z uwagi na renomę marki, no raczej tu babola nie powinien strzeć, ale to jest wróżenie z fusu, bo tak naprawdę musielibyśmy go poużywać rok i dopiero po roku moglibyśmy powiedzieć, jak to się sprawdziło. Stal. CPM 3V. CPM 3V. To jest stal, którą ja osobiście pierwszy raz mam. Tak, i ona nie jest często spotykana. Nawet... A w ogóle wymiary. 21 cm, tak. 95 mm głowni i 3,2 mm grubości. Tak jest. Tak wygląda jak dla mnie to cyferki. Jest taki... Optymalny, nie? Optymalny. No. Takie noże do 21 cm, między 9 a 10. W ogóle CPM-ki zaczęły bardzo mocno trafiać do noży, dlatego że Zetek w swoich nowych nożach używa CPM 20. Tu mamy CPM 3V.
więc jak gdyby to jest, to są stale, które no, wjeżdżają na stałe do noży i to do noży troszeczkę wyższej, z wyższej półki. Zachowuje się jak solidna stal węglowa. Agresywna jest, wściekła. No, wściekła jest po prostu. I on nie był ostrzony. Przyszedł do mnie, ja go używam gdzieś ponad miesiąc, dobry. No. I nie był ostrzony, a był używany wielokrotnie. No. Jest, jeżeli chodzi, słuchajcie, o jej walory cięcia, no to jest wściekle agresywna, po prostu strasznie. Zobacz, że to jest szlif Skandi. No. Nie jakiś pełny. Jest nie, niesamowicie wściekle. Wściekle wżera się w drewno na przykład. To naprawdę. To trzeba było poczuć. Ja nie wiem, czy z węglówek do czego ją porównać, ale naprawdę jestem bardzo, bardzo zaskoczony tym, jak on tnie, jeżeli chodzi o agresję. Dobrze naostrzona węglówka. No, poza tym, jak gdyby, no wiadomo, no to jest produkcyjniak, tak, więc no, ciężko dopatrywać się tutaj wad. Dlatego, że no, linie produkcyjne są dopracowane do takiego stopnia, że tutaj nie będzie jakichś krzywizn, tam nierówności w szlifach, cudach, wiankach. Kształt prosty, żadnego jimpingu, krawędzie tutaj sfazowane, więc nie za bardzo jest mowa o krzesiwie. No, możesz spróbować. A nie chcę, bo potem mi kolba powie, nie, że... Nie, powiedzieli, że możemy go tak? używać. Okej, okay. No dobra. Powiedzieli, jak popsujemy, to będziemy musieli go kupić. Znaczy... Znaczy, niby coś się da tu wykrzesać. Ale jest ciężko, no, coś nie pomyślałem. Nie idzie to... Tak jak powinno. No, zdecydowanie nie idzie to tak jak powinno, więc no do krzesania słabo, nie? Natomiast słabo. Do cięcia wszelkiego spoko. Tylko, wiesz, to jest trochę taka niekonsekwencja, bo dajesz w pochwie miejsce na krzesiwko, i przy tej samej pochwie masz nóż, głupio, który nie krzyczy, no, znaczy, no chyba zakładają, że ostrzem, tak? No. No ale trochę, zwłaszcza, że takiej stali nie naostrzysz sobie na kamieniu w terenie. No tak, jest twarda jak piorun, nie? Piorun. Jak konstrukcja prosta i ciężko określić, bo to jest hidden. Hidden. Nie? Natomiast jak się patrzy, tu jest kółeczko na lanyard, tak? I sprawia to wrażenie, że jednak ta rękojeść w środku jest bardzo tęga. Tak. Nie jest taki tam czpień tylko i tam fafarafa, tylko to jest naprawdę kawał solidnej blachy jeszcze w środku, nie? Nie zabraliśmy naszego podręcznego rentgena, żeby go prześwietlić. No tak, właśnie, niestety ten... musieliśmy go wypożyczyć do jakiegoś szpitala, więc... zdecydowanie, no taki poczucie jest solidne. Solidne. Chociaż sama rękojeść, no, nie podoba mi się, no. Nie podoba ci się. Jest wygodna, jest pewna w uchwycie. No. Nożyk jest bardzo fajny, wymiarowo jest bardzo fajny, bardzo super tnie. Natomiast pochwa mi się nie podoba zupełnie i ta rękojeść, pomimo odczuć, jakie masz w ręku, nie podoba mi się, po prostu mi się nie podoba. To się nazywa dysonans poznawczy. Bo użytkowo to jest świetny nóż, naprawdę. No. Fajnie się nim pracuje, wielkościowo, wagowo, bo waży 170 gram, gdzieś w tych okolicach, z tego co patrzyliśmy. Tak, no. Wagowo, wielkościowo dla mnie ideał, ale klimatycznie i taki user feeling, znaczy nie, zaraz coś powie, że odczucie użytkownika są takie, no... Znaczy bardziej mi to pasuje do noża takiego, nie wiem, troszkę może wojskowego, troszkę coś, nie? No właśnie ja chyba tobie albo Tomkowi, jak się pytał, jak się go używa, to powiedziałem, że to jest takie, jak dla mnie, taktyczne pukko. Tylko nie do końca taktyczne, bo ma skórzaną pochwę. No tak, to jest jak gdyby... No to jest, mówię, wariacja na temat pukko. Nóż o kształcie pukko, ale taki taktyczny. No jakbyś go włożył do kydeksowej kabury gdzieś w kamizelce taktycznej żołnierza, to powiedział, kurde, mam... No. Fajny nóż, tak? A tak do takiego... Czyli ogólnie tak, odczucia ze stali... Pozytywne. Są spoko, tak? Odczucia z uchwytu są naprawdę super, tak? Pochwa jest totalnie do bani, natomiast no, klimatycznie ten nóż nie pasuje do pukko. Znaczy inaczej, gdyby on się nazywał Tactical... Pukko? No, Tactical coś tam, zero. Zero przypiania się, tak? Natomiast no, pukko to jest taki nóż, który powinien mieć klimat, nie? No tak się kojarzy przynajmniej. No, a on tego klimatu nie ma. Natomiast no, stal jest po prostu... Petarda. No.
Także musicie podjąć decyzję sami, czy wam się podoba, tak? I czy was stać na ten nóż. Tak, a właśnie, bo cena 500 zł, tak? Ponad 500 zł. 500 zł, piękny kawalerze, no to nie jest tani nóż. No ale to benchmark. Tak, no i nie ma wątpliwości, że on na pewno długo posłuży, tak? Więc taki nóż zawsze z lepszych produkcyjniaków można powiedzieć, że jest inwestycją jakąś, bo to są noże, które służą generalnie, tak? Tylko no pytanie, czy chcecie wydać 530 zł na takie pukko, czy już dołożyć stówę, kupić nóż od Tomka Kołodzieja, od Tomka Plicha, czy innych nożorobów, którzy robią fajne noże, tak? I podejrzewam, że w podobnych pieniążkach... Znaczy, kurde, to nie wiem, czy to jest jak gdyby dobry rodzaj porównawczy, tak? No bo jak gdyby customa kupujesz, bo chcesz mieć customa, nie? Chcesz mieć customa. Benchmade'a kupujesz, bo chcesz mieć dobry nóż, tak? To nie wiem, czy to jest najszczęśliwsze porównanie. Natomiast jak gdyby... No 530 zł to 530 zł. Ale chodzi mi o to, że dysponując takim budżetem, spektrum twoich możliwości zakupowych jest bardzo szerokie. Tak. Więc, znaczy, proponujemy wam, jeżeli macie możliwość, wzmacać ten nóż przed zakupem, tak? Bo może super wam będzie odpowiadała ta rękojeść na przykład, tak? No. Bo na przykład uważam, że... Oczywiście znowu no, cena jest przesadzona, ale na przykład dla wszelkich w miarę niedoświadczonych użytkowników, harcerze, początkujący bushcrafterzy i tak dalej, ta rękojeść daje bardzo duże poczucie bezpieczeństwa. To prawda. No. Ale z drugiej strony mora... Mora lepsza. A najlepsze w ogóle jest Xiaomi. Dobrze, słuchajcie, oczywiście zapraszamy was do odwiedzenia opisu pod filmem, gdzie znajdziecie nasze social media. Oczywiście zapraszamy was na nasz Facebook, na nasz Instagram i zapraszamy was na kolejne nasze materiały. I dziękujemy wam za uwagę i do zobaczenia. Tak jest. Pa, pa.